Szczęść Boże! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Dzisiaj trzecia niedziela wielkanocna, niedziela Słowa Bożego. Zapraszam do rozważania czytań z dzisiaj. Bardzo się cieszę, że jesteście. Już kolejna niedziela wielkanocna, czas radości. Dzisiaj niedziela Słowa Bożego, więc pozwólcie, że na początku przeczytam dzisiejszą Ewangelię. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Na początku dzisiejszej Ewangelii Jezus przychodzi i czytamy, że staje pośród swoich uczniów. To jest bardzo ważny fragment. To pokazuje, jak Jezus chce przychodzić cały czas, jak zmartwychwstały chce przychodzić również dzisiaj, bo On jest obecny, żyje i działa. Ale chce przychodzić pośród swoich uczniów, chce przychodzić pośrodku, chce stawać pomiędzy nami. Chce stawać pomiędzy nami po to, żeby nas jednoczyć. Chce stawać pomiędzy nami po to, żeby dawać nam orędzie pokoju. Co znaczy to orędzie pokoju? Otóż jedną z misji Mesjasza jest pokonanie wrogów. Kto jest twoim wrogiem, kto jest moim wrogiem? Moim i twoim wrogiem jest ktoś, kto zadaje mi śmierć. Ale jeśli ostatecznie pokonana jest śmierć, to nawet ten, który zadaje mi tę śmierć, przestaje być dzięki zwycięstwu Jezusa Chrystusa moim wrogiem. I właśnie dlatego Jezus może przychodzić i stawać pomiędzy nami, żeby ogłaszać ten ostateczny pokój, to zwycięstwo nad wszelkimi naszymi złościami, nad wszelkimi naszymi antagonizmami, nad tym wszystkim, co nas dzieli, nad tym wszystkim, co sprawia, że widzę w drugim człowieku wroga. Bo drugi człowiek nie może mi już zadać śmierci. Tak, fizycznie może, ale generalnie śmierć została pokonana, więc ten mój największy wróg został zniszczony. A więc drugi człowiek w Jezusie Chrystusie może przestać być moim wrogiem. Oczywiście wtedy, kiedy pozwolę, żeby On stanął pośrodku nas i żebym ja patrzył na tego drugiego naprzeciwko właśnie przez Jezusa Chrystusa, widząc Jezusa Chrystusa. Druga ważna rzecz tego stanięcia pośrodku, pomiędzy swoimi uczniami, myślę, jest dzisiaj taka, że jest pytanie i ja się zastanawiam, myślę, że to pytanie warto sobie dzisiaj zadać. Czy my, szukając Jezusa, patrzymy w dobrym kierunku? Bo skoro Jezus staje pośrodku swoich uczniów, to dzisiaj, kiedy jest tak wielu ludzi z różnych powodów oddalonych, nie wiem, od Kościoła, nie chodzących na przykład na niedzielną Eucharystię, to czy kierunek, który my patrzymy, jest dobry? Czy czasem Jezus nie jest pośrodku? Czy czasem Jezus nie jest tym, który wyszedł? Właśnie, żeby ci, którzy są daleko, też mieli do Niego dostęp. Myślę, że to jest przepiękna intuicja też papieża Franciszka, który mówi, że Kościół jest tym, który powinien wychodzić na peryferię. Bo Jezus jest tym, który tam chce wychodzić. Jezus jest tym, który chce być pośrodku. Jeśli Jezus chce być zawsze pośrodku mnie i mojego brata,
ale też pośrodku mnie i drugiego człowieka, którego nie traktuję jak brata, tego, który jest najdalej ode mnie, to im bardziej się zbliżam do tego, który jest najdalej, tym bardziej zbliżam się do Jezusa. To jest pytanie, czy my dzisiaj patrzymy w dobrym kierunku? To jest też pytanie o to, jakie jest moje podejście do wiary. Czy to jest moje podejście takie indywidualistyczne? Czy to jest moja sprawa, moja wiara? Czy rzeczywiście traktuję swoją wiarę jako też pewną drogę do relacji z drugim człowiekiem? Traktuję Jezusa Chrystusa jako tego, który mnie też wiedzie do relacji z drugim człowiekiem. I drugiego człowieka jako tego, który pozwala mi zbliżać się do Jezusa. Im bardziej jestem blisko drugiego, tym bliżej staje się Jezusa. Druga ważna rzecz to jest nasze pragnienie i poszukiwanie nowości. Może dlatego, że dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że postęp, że rozwój sprawia, że odkrywamy coraz to nowe rzeczy, że mamy nowości w dziedzinie technologii, nowości w dziedzinie medycyny czy biotechnologii, że mamy nowości w nauce. Tak nam się wydaje, że postęp jest związany z tym, co nowe. I jest też takie trochę niebezpieczeństwo w życiu duchowym, w przeżywaniu swojej wiary, w poszukiwaniu nowości. To jest trochę też właśnie ta popularność, myślę, dzisiaj prywatnych objawień. Wiecie, ja przeglądam też internet, jak prowadzimy ten kanał i o dziwo najbardziej się klikają rzeczy związane z prywatnymi objawieniami. Dużo mniej niż komentarze do Słowa Bożego. Nam się wydaje, że może Pan Bóg chce coś dopowiedzieć do tego, co mamy w Piśmie Świętym. Tymczasem wystarczy otwierać to Słowo, pozwolić Jezusowi to Słowo dla siebie komentować, w Nim widzieć wypełnienie tego Słowa i naprawdę można spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystus chce do nas przychodzić przez swoje Słowo czytane w Kościele, czytane we wspólnocie. I On, co więcej, chce nam to Słowo komentować, chce oświecać nasze umysły. Właśnie po to nam posłał Ducha Świętego. To jest najlepsze miejsce, jedyne miejsce właściwie, żeby spotkać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i mieć pewność, że to On, a nie ktoś inny. Myślę, że to nasze poszukiwanie nowości trzeba trochę powściągnąć i sięgnąć do tego, co jest źródłem. Zobaczcie, Pan Bóg daje nam to Słowo. Mamy je dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Jezus chce nam to Słowo dawać, czytać, wyjaśniać, łamać, komentować. A my tak rzadko, myślę, też po to Słowo sięgamy, żeby spotkać Zmartwychwstałego i odkryć, że to jest On. Tak jak uczniowie, zobaczcie, pokazał im swoje rany, zjadł z nimi, ale na koniec, żeby oni mogli w pełni doświadczyć, co to znaczy, że On zmartwychwstał, wyjaśnia im pisma, które się odnoszą do Niego i oświeca ich umysł. I trzecia ważna rzecz to jest to, żeby to nawrócenie w imię Jezusa Chrystusa, żeby ta dobra nowina od zmartwychwstałego Chrystusa była głoszona wszystkim narodom, ale począwszy od Jerozolimy. To jest, myślę, też niezwykle ważne, że Pan Bóg nas dzisiaj zaprasza, żeby nawrócenie, żeby ta przemiana serca, myślenia, która wypływa ze spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, zaczęła się ode mnie, zaczęła się od nas, zaczęła się od Kościoła, zaczęła się od mojej wspólnoty, zaczęła się od mojego małżeństwa, ale najpierw zaczęła się od mojego serca. Nawrócenie zaczyna się ode mnie. Bycie świadkiem Jezusa Chrystusa zaczyna się wtedy, kiedy Go spotkam i kiedy to spotkanie będzie przemieniać moje życie. Będzie realnie przemieniać moje życie. Wtedy będę autentycznym świadkiem. Wtedy to, co będę mówił, nie będzie jakimś moralizmem, nie będzie pouczaniem, ale stanie się rzeczywiście słowem, przez które On też będzie przychodził. Chciejmy dzisiaj zacząć od siebie to nawrócenie. Chciejmy dzisiaj sięgać naprawdę do Słowa Bożego, do Biblii, do Pisma Świętego, żeby móc w pełni rozpoznać Zmartwychwstałego, który przychodzi, ale też, myślę, warto się dzisiaj zastanowić, jaki jest mój kierunek patrzenia za Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym. Gdzie ja Go chcę spotkać? Bo to, że On przychodzi, to jest
pewne. Bo dzisiaj to słowo jest głoszone. Jak to słowo jest głoszone, kiedy to słowo się proklamuje, to ono się spełnia. Ono nie jest opowieścią o tym, co było 2000 lat temu, tylko ono się spełnia teraz. Za każdym razem, kiedy my dzisiaj proklamowaliśmy w Eucharystii to słowo, to słowo się wypełniało. Ale pytanie jest takie, czy ja rzeczywiście wychodząc z tej Eucharystii, czy przeżywając dzisiejszy dzień, mogę widzieć Chrystusa zmartwychwstałego. Nie? Bo może jest właśnie tak, że patrzę w złym kierunku. Może On jest troszkę dalej, bo poszedł na tę peryferię za tym ostatnim, bo chce zawsze stawać pomiędzy swoimi uczniami, pomiędzy nami, do których chce przynosić owoce zmartwychwstania. Bo jest ta jedna ważna rzecz tego stanięcia pośrodku. Każdy ma dostęp do owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego On staje pośrodku, bo chce każdemu dać dostęp do siebie, do tego, co jest nam podarowane przez Jego wypełnienie woli Ojca, wypełnienie Słowa, przez Jego paschalne misterium. Dziękuję bardzo, że jesteście. Bardzo się cieszę, że oglądacie nasze filmy. Bardzo się cieszę z Waszych komentarzy, tych pod filmem, też tych uwag mailowych. Postaram się jakoś do nich odnieść. Cały czas możecie mieć kontakt z nami, piszcie komentarze. Jeśli Wam się oczywiście te filmy podobają, albo jeśli macie jakieś uwagi do tego, co wysłuchaliście. Ponieważ jest Niedziela Słowa Bożego, to mam dla Was niespodziankę. W niedzielę wieczorem, jeśli oglądacie ten film w sobotę, albo dzisiaj wieczorem, jeśli oglądacie ten film w niedzielę, myślę, że około godziny 20, będzie specjalny film na tę Niedzielę Słowa Bożego. Będzie o tym, jak czytać Pismo Święte. Myślę, że ciągle potrzebujemy tej pomocy w tym, żeby sięgać do tego słowa i postaram się dać proste wskazówki do tego, jak czytać Pismo Święte, a na ten tydzień pewnie biblijny jeszcze coś się pojawi ekstra. Dziękuję bardzo, że jesteście. Życzę Wam wspaniałej niedzieli i spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego, który staje pomiędzy Wami, żebyście Go mogli dzisiaj doświadczyć też w tych Waszych rodzinnych wspólnotach. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech Was Pan Zmartwychwstały błogosławi. Z Bogiem.